Witam wszystkich serdecznie na 40. sesji Nadzwyczajnej Rady Dzielnicy II. Przechodzimy do projektu porządku obrad. Otwarcie 40. sesji Nadzwyczajnej Rady Dzielnicy II Grzegórzki, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Punkt trzeci, projekt zarządu w sprawie opinii projektu nowego statutu dzielnic miasta Krakowa. Punkt czwarty, oświadczenia i komunikaty. Głosujemy teraz nad projektem porządku obrad. Kto z Państwa jest za? Trzynaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba przeciw. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Radny Janusz Łyczko dzisiaj złożył na piśmie sprostowanie do protokołu, które zostaje dołączone jako załącznik do poprzedniego protokołu. Punkt trzeci, projekt zarządu w sprawie opinii projektu nowego statutu dzielnic miasta Krakowa. Zarząd przygotował wstępny projekt w sprawie opinii dla nowego projektu statutu dzielnic miasta Krakowa. Ja oczywiście chciałabym zgłosić po przeanalizowaniu chciałabym zgłosić jeszcze następne poprawki, które za chwileczkę będę chciała Państwu przedstawić. Czy mają ogólnie Państwo jakieś zastrzeżenia do tych punktów, które zostały tutaj już ujęte w projekcie uchwały? To słucham. Ja mam wreszcie uwagę taką generalną odnośnie punktu 5. Czy człowiek radny nie może występować w tej nowej misji, tylko to przyjęcie w Radzie? No to jest po prostu jakiś, moim zdaniem, anachronizm. No po prostu nie wyłukajmy się z tym. To jest ograniczenie praw, no jednostki. Że ja nie mogę wystąpić w imieniu mieszkańców do jakiejś instytucji, tylko kto im może tego zabronić? Ale no bo wtedy będzie to sprzeczne z tym, że przewodniczący też reprezentuje, prawda? Dzielnicy. Tak, ja reprezentuję mieszkańców swojej pokrętów. Tak, i w tym momencie pan do nas, czy na przykład do zarządu, czy do przewodniczącego, prawda, na piśmie, i to może tam być albo napisane, że pan Jarosław Świech, radny dzielnicy, prawda, i tak dalej. A tak, jeżeli to nie będzie czegoś takiego, no to wyjdzie na to, że każdy sobie będzie pisać i się posługiwać swoim, albo jestem radnym dzielnicy i... No bo jestem, jak jestem wybrany, to mam prawo do tego, żeby używać tego tytułu. Tak. Pisze imieniem radnym dzielnicy. Pani Mariusz. Ja bym chciała odnośnie tego, co pan Jarosław mówi. Ja osobiście wystąpiłam poza radą w tej kadencji, wystąpiłam do EPEC-u o to, żeby podłączyć budynki wszystkich samych 4, 5 i 6 do sieci miejskiej. Natomiast nie zwracałam się i sprawy biegną, bo prawdopodobnie będzie podłączenie w przyszłym roku, bo już dość daleko zaszły projekty zostały zrobione. Dlatego, że no, nasza Rada Dzielnicy pieniędzy na tego typu zadania nie daje, bo to nie jest w naszym, że tak powiem, gestii. I no jedynie tak pomyślałam, jak pani Jarosław mówi, no jedynie mogłabym wtedy zamiast występować tam, to wystąpić do Rady Dzielnicy, że noszę się z takim zamiarem i Rada by mogła poprzeć mieszkańców i mnie do MPC-u, prawda, że, czy do miasta, no bo wiadomo, że te pieniądze to musi być sieć wewnętrzna w budynkach gminnych i sieć zewnętrzna doprowadzająca w ogóle centralne ogrzewanie do tych budynków, za którą będzie odpowiedzialny MPC, no i to ponosi koszty, jest inwestycja, kosztuje, prawda, jedna i druga. Natomiast tak sobie pomyślałam, jak pan Jarosław mówi, no to jedynie Rada mogłaby wystąpić wtedy w takiej sytuacji z pismem, że pobiera prośby mieszkańców w tym względzie. No dobrze, a gdyby nie pobierała na przykład,
To są takie sytuacje kontrowersyjne, że na przykład są sytuacje kontrowersyjne, że rada chce coś innego, mieszkańcy chcą coś innego. Mieszkańcy mają wtedy zakazy usta, czy nie mogą nigdzie skarbować. Pani Małgorzata. Przynajmniej to jest moje zdanie, że na przykład jest tam jakiś problem faktycznie z mieszkańcami, no to radny okręgu tylko tak sygnalizuje przewodniczącemu, żeby później nie było, że nikt o czymś na przykład nie wiedział, prawda? Przecież też nie zawsze przychodzą pisma do rady, później się na przykład może ukazać nagle jakiś artykuł w gazecie o tym, o tamtym i nagle przewodnicząca ani rada nie mają zielonego pojęcia i to bardziej o coś takiego chodzi, bo przecież zawsze było tak, że jakby przewodniczący deleguje. Zgadza się. Tylko, że i to moim zdaniem tak zawsze jest. Sytuacje na przykład tak, jeżeli ktoś zgłasza się do pani, bo ja mam taką sytuację, który ktoś z jakąś prośbą w takim naprawdę zaufaniu konkretnym. I co? Ja teraz mam przyjść i powiedzieć, jest taka sytuacja bardzo delikatna, proszono mnie o dyskrecję. No jak wybrać z tej sytuacji? Bo to nie chodzi o to, ja myślę, że chyba nikt nie ma takich jakichś zamierzeń, żeby wykorzystywać i prowadzić jakąś tam, nie wiem, taką działalność omijającą zarząd czy przewodniczącą. Natomiast czasami są takie naprawdę bardzo delikatne sprawy, które... Myślę, że dobrym obyczajem nie jest tak, jak ja to zrobiłem, że ja kierowałem akurat pismo do Zikitu w sprawie tam przejścia dla pieszych. Bezpośrednio skierowałem to do Zikitu, było mi to wygodniej. Ksero, które tam złożyłem na odcinku podawczym, przyniosłem do Rady Dzielnicy. I Rada Dzielnicy to wiedziała. I myślę, że to jest dobry po prostu mechanizm. Rada wtedy wie, pismo jest złożone, tam przyszedłem i tak dalej. No chyba tak było. Że przyniosłem, pisałem do skrzynki. To, co mi zostało na odcinku podawczym, tam przybite, że wpłynęło ksero tego. Rada Dzielnicy jest poinformowana, nie może powiedzieć, że nie wie. Nie no, wiemy. To dajmy, że jeżeli coś, to bardzo prosiłabym to na poprawce, na piśmie. A, bardzo proszę. Dobrze, jeszcze sam, przepraszam, jestem na cześć być, ale zawsze macie Państwo w piątki, dzisiaj w środę, dlatego prawda jest. Ja się niech Pana racyka. Tworzył to kolega, który był przed lata przewodniczącym dzielnicy i chyba uważał, że wszystko powinno przejść przez niego i tak kocham to dyrektornie napisał. Ale to ma rację, bo to można, oczywiście wydaje się to kuriozalne, nie? Że w zasadzie każdy obywatel może napisać do tej instytucji. Tylko jedno, jak pani też zauważyła, że powinno się ewentualnie zgłosić w sekretariacie, żeby została jakaś notatka, że ta osoba do tego w tej sprawie przyszedł, jak zadzwoni dziennikarz do przewodniczącego i spyta się, o co chodzi, a przewodniczący powie, przepraszam, nie wiem, no to wtedy byłoby może trochę głupio przewodniczącego wytłumaczyć, że radny i każdy coś innego, bo jeden może napisać tak, a inaczej, prawda? Także taka uwaga. Ja specjalnie właśnie przyszedłem, bo idę spotkanie z kolegą z dzielnicy pierwszej i takie uwagi chciałem właśnie wysłuchać, żeby ewentualnie przekazać tu dalej. No a zresztą Państwo sami przekażecie pewnie, to będzie taka. Dziękuję. Dziękujemy. To Pan Jarosław przygotowuje poprawkę, tak? Tak. Dobrze, czy są jeszcze jakieś do tych, tutaj, bo jakby co, to ja będę czytać kolejne poprawki, które chciałabym, znaczy poprawki, które chciałabym zgłosić do projektu.
Dobra, no to... Ja tutaj zarząd dzielnicy. Bo nie wiem, czy pani... Przepraszam. Mogę? Proszę. Panie Jarku, czy pan będzie, prosząc w tej chwili poprawkę, używał tego sformułowania, że jeżeli występuje druga ta część, że będzie informował o tym zarząd? Nie, ja będę po prostu chciał usunąć to. To ja w takim razie troszkę bym poszedł dalej, może byśmy to zrobili jako wspólnie, bo to mi chodzi, że spróbowałem taką formę, że stosowałem, bo rzeczywiście to jest, że członek rady, występując do instytucji jednostek miejskich indywidualnie, zobowiązany jest do poinformowania o tym zarządu rady dzielnicy. Bo to by było o tym, że coś takiego było, żeby po prostu nie było nieporozumienia. W kwestii formalnej nam dalej idąca jest poprawka pana Jarosława. Ale pomija całkowicie to. Pomija całkowicie, ale najdalej idąca jest. To w kwestii formalnej, że to, bo ty powiedziałeś, że ty dalej idziesz dalej. Ale dla mnie najdalej idąca jest poprawka, bo ona wykreśla, że całkowicie tak. Ale to też tutaj rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że to może jednak doprowadzić do sytuacji, że dzwoni się cicha i nie ma żadnej informacji. Że to jest najdalej idące. Tylko, że to jest problem tego typu, ale to tak nigdy nie poinformuje. No co zrobić? No jest opinie, ale w tym momencie może być zrozumieć, że przewodniczący powiedział, ja nie wiem na ten temat i nie wypowiadam się i wtedy może to być wyjaśnienie, przepraszam. Myśmy się nie wypowiedzieli, była to jakiś pomysł radnego, nie mamy do tego, nie popieramy na przykład, bo nie wiem. Nieduża sprawa, no to myślę, że wtedy nawet nie trzeba, prawda? Formalnie to głosuje się na przykład, ale ewentualnie na przykład, jeśli ktoś chciałby... Nie, uważam, że to głosuje się na drugie. I tak, ja już przedstawiam, nie wiem, czy Państwo mają ten statut, znaczy ten projekt statutu. Gdzieś tam są? Były na korytarzu. Żeby w paragrafie trzecim... Ja bym bardzo prosiła, że jak pożyczecie te statuty, to żeby je później odłożyć na miejsce, ponieważ to są do wglądu dla mieszkańców. Maciek, słyszysz? Żebyście później oddali te statuty tam na miejsce, na stolik, ponieważ to mieszkańcy mają z tego korzystać. Nie ma to. I tak, słuchajcie, w paragrafie trzecim, w punkcie pierwszym wykreśla się słowo najpilniejszy. Tą poprawkę zaproponowała między innymi pani Maliszewska. W statucie jest napisane, planowanie i ocena realizacji zadań dzielnicy służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej w obszarach dotyczących. I są wymienione obszary. Chodzi o do zadań dzielnicy należy. I zaproponowano, żeby wykreślić słowo najpilniejszy. Pani Magdo, może pani wytłumaczyć? Tak, oczywiście. Ja myślę, że to słowo jest tutaj takie, to jest takie kryterium zupełnie nieostre, prawda? Kto i w jaki sposób będzie decydował, które potrzeby są najpilniejsze, a które są nie najpilniejsze. I zawsze ktoś, kto będzie chciał podważyć na przykład decyzję rady, że przeznaczyła również środki finansowe na ten, a nie na inny cel, może się podpierać właśnie w ten sposób tym argumentem, że no przecież to nie jest najpilniejsza potrzeba. Także żeby uniknąć, prawda, dyskusji potem przez 3 godziny na sesji rady, czy to jest rzeczywiście najpilniejsza, czy nie jest najpilniejsza, ja proponuję to wykreślić, bo to jest kryterium, które nie jest, no nie, no w żaden sposób to jest sformalizowane. Ale jakby to wtedy brzmiało? Wtedy by zapis brzmiał. Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Tak, to zadań dzielnicy. To jest decyzyjne w ogóle, prawda? Znaczy nie upieram się, że to najpilniejsze jest najlepszym określeniem, natomiast to potrzeby, no to też jest, to już jest jak guma do życia, prawda? Zwłaszcza, że no co my tutaj robimy, no właściwie cały czas sobie udowadniamy, że ochotnictwo jest ważniejsze od innego i tak naprawdę na tym ta kadencja w dużej mierze się opiera, czyli bez doprecyzowania to w zasadzie... To doprecyzowanie jest takie zupełnie nieprecyzyjne. Ja powiedziałam, nie upieram się przy określeniu najpilniejsze, a nie mniej. Pozostawienie tego potrzeb, no to jest worek bez dna, prawda? Nie ma
Musimy się spasować. No tak, tylko że jakie? Skoro ja mam się raz jakąś gradację. To i to są rzeczy. No nie, ale pani Asia, tu nic nie kwestionuje potrzeb, tylko chodzi o to, żeby je jakoś spróbować zdefiniować, o jakie potrzeby. Mieszkańcy do nas przychodzą z tych rzeczami, które oczywiście w ich przekonaniu są najważniejsze. No nie ale są wymienione od A do E, prawda? Wszystkie potrzeby. Tak, tak, że wydaje mi się, że to słowo najpilniejsze jest tutaj zupełnie jakby nie. No. Bo ja pani Agnieszko już pani przeczytam. Do zadań dzielnicy należy. I wtedy przeczytam już bez tego słowa najpilniejsze. Planowanie i ocena realizacji zadań dzielnicy służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w obszarach dotyczących a. miejskich obiektów edukacyjnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, b. ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów, c. miejskiej infrastruktury drogowej, no, wszystkie, tak dalej, tak dalej. No jest tak, że oczywiście wiemy, że z racji przede wszystkim niektórych środków, no to i tak, no to prawda, że trudno uznać, że zaspokajamy najpilniejsze potrzeby, bo niekoniecznie tak się udaje działać, prawda? To, co pani Magdalena powiedziała, to co najpilniejsze dla pani, to niekoniecznie dla mnie, prawda? To i później to... może to rodzić jakieś właśnie takie dyskusje niepotrzebne. Dobrze, następne w paragrafie 10 dopisuje się w punkcie 9 dopisuje się punkt 9 o treści. Proszę sobie zobaczyć paragraf 10. Do zadań Rady należy w szczególności. To był jako punkt 9 kolejny program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa Bezpieczny Kraków. Pani Magdo, jakby mogła pani to też. Tak, żeby dodać. Tu wydaje mi się, no jakby... Tutaj ja może się nie będę tak bardzo upierać, natomiast wydawało mi się, że to jeszcze jakby podkreślenie tego, prawda? Bo to jest jeszcze dodatkowa taka, taki jakby no, ważny obszar działania Rady Dzielnicy, że to powinno się tu znaleźć. Natomiast no nie wiem, czy nie byłam nadgorliwa zbyt, żeby uważając, że to trzeba wprowadzić. Paragraf 50. Mi się wydaje, że zespół, który jest bezpieczny zachód, to działa wszelakie, a nie komisją na programie. No właśnie, dlatego... Wydaje się, że nie powinno się... Tak, dlatego właśnie. W związku z tym, że tutaj w punkcie 8 jest powoływanie komisji, prawda, a on nie jest komisją, dlatego właśnie, z tego powodu, bardzo to pan słusznie zauważył, że z tego powodu mi się wydawało, że on tutaj powinien się dodatkowo stawić. Skład tego zespołu to są osoby również nie zasiadające w Radzie, natomiast paragraf 10 dotyczy zadań Rady w szczególności. Ale nie dotyczy osobowych jakby zadań Rady, bo Rada może powoływać zewnętrzne osoby, jeżeli do tego potrzebuje, do jakichś tam działań. W związku z tym na pewno by pan, nie było panie Januszu to błędem, gdyby coś takiego i bezpieczny, i i zespołu bezpiecznych Rady. Dobrze, w paragrafie 11 w ustępie pierwszym zmienia się w treści zamiast 2 tygodni na 3 tygodnie. Paragraf 11 ustęp 1. Czyli opinie, w których mowa w paragrafie 3 ustęp 4 statutu wydawane są w formie uchwał Rady najpóźniej w terminie 3 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Tak, jeszcze poprawki, tak. Poprawki, bo zdanie, bo ja teraz je właśnie czytam. Aha, a można prosić o powtórzenie tego, co teraz w tym momencie tam, żeby
paragrafie 11, nie wiem, czy pani ma statut. Ustęp pierwszy zmienia się w treści 2 tygodni na 3 tygodnie. Czyli opinie, o których mowa w paragrafie 3 ustęp 4 statutu, wydawane są w formie uchwał Rady najpóźniej w terminie 3 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Czy zawsze jest problem, żeby dotrzymać tego terminu 2 tygodni, ponieważ akurat może się tak zdarzyć, że sesja na przykład jest dopiero za miesiąc, prawda? No to zawsze te 3 tygodnie, no to jest jakaś większa możliwość manewru, prawda? Zwołanie jakiejś sesji nadzwyczajnej, czy powiedzmy, że ta sesja zwykła będzie w tym terminie. No 2 tygodnie, no to jednak jest krótki termin. Żeby się rzadziej zdarzało, że zawód musi podejmować, na przykład wydawać tego typu opinie i później są z tego powodu wątpliwości, czy zawód mógł, czy nie trzeba było zwołać rady, że wystarczyło tam 2 dni. Jednak to jest zawsze ten tydzień więcej. Ja bym powiedziała, że funkcjonujemy jako sesję, jako rada, No z drugiej strony 4 tygodnie. Też dobra. Ale to jest logiczne. No to jest logiczne. To może zamienię to na 4 tygodnie. Komisja jeszcze ocenić. Daję to jako 4 tygodnie. Jako 4 tygodnie. Chyba będzie lepiej. Najpóźniej do 4 tygodni. Że to się może zdarzyć, a więc w tym momencie używanie może. Teraz tak, w paragrafie 32, to jest 10. strona. Dopisuje się po ustępie 4 kolejny ustęp, który wskaże metodę złożenia autopoprawki podczas sesji bez konieczności zwoływania zarządu lub komisji będących wnioskodawcą projektu uchwały. To dotyczy właśnie tego, co nam się często zdarza, że na przykład chcemy zmienić jakąś literówkę albo jedno słówko, a musimy składać za każdym razem poprawkę i to przegłosowywać, a w tym punkcie właśnie byłoby fajnie, oczywiście Rada Miasta zaakceptowała, że możemy zgłaszać takie autopoprawki bez konieczności zwoływania komisji, zarządu lub tej poprawki. W paragrafie 85, tak, to jest strona 27. Paragraf 85 otrzymuje brzmienie. Prawo wybieralności, bierne prawo wyborcze, przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady dzielnic i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze dzielnicy. Że dopisuje się po rady dzielnicy i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze dzielnicy. Ja przepraszam, ostatnio uzyskałem taką opinię prawną, kiedy występowałem z pewną rzeczą, mówiąc, że ustawa już wchodzi, będzie przegłosowana. Uzyskałem informację taką, jeżeli wejdzie i zostanie przyjęta ustawa sejmowa, w związku z tym wtedy będziemy zmieniać prawo, ale nie można przewidywać czegoś, że coś się zmieni, bo to jest takie gdybanie na podstawie czegoś, co... No to wtedy tak, ale teraz nic takiego nie robi. Ten punkt by otrzymał brzmienie prawo wybieralności, w nawiasie bierne prawo wyborcze, przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady dzielnicy i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze dzielnicy. Przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady dzielnicy i zameldowanej. Chodzi o tak zwaną gramatyczną formę. I zameldowany, zamiast jedno. Czyli
osobie, osobie mającej prawo wybierania do rady dzielnicy i jest zameldowanej na pobyt stały na obszarze. Bez jest. I jak? Bez jest. No, tak, właśnie przeczytałam. I zameldowanej na pobyt stały na obszarze dzielnicy. No rozumiem, że w tym przypadku ważniejsze jest tam, gdzie człowiek faktycznie przebywa, od tego, gdzie jest zameldowany. Odniesienie do paragrafu 84. Jak było na pobyt stały. Na pobyt stały, tak. A teraz jest mnóstwo takich sytuacji, że ludzie są zameldowani gdzieś tam, a przebywają de facto zupełnie gdzie indziej. Ale to nie będziemy weryfikować. Jedyną weryfikacją to jest meldunek, tylko jedna. Dotychczas tak było, jakoś nikt się nie zgadzał. Ci, którzy wyborcy, mogli tylko przebywać, ale jeżeli ktoś chce kandydować, to się wydaje, że powinien być jednak zameldowany, prawda? Jeżeli Sejm zlikwiduje prawo meldunkowe, to wtedy tak, to wtedy nie będzie już takiej weryfikacji, w ogóle weryfikacji żadnej. Będą listy wyborcze na przykład no, krajowe do rady. Strona 33, paragraf 112. W paragrafie 112 dopisuje się ustęp 10, czyli kolejny punkt o treści. Bardzo proszę o ciszę. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. A to tutaj nie ma 50. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Bo w starym jest, w tym obecnym jest. Czyli na stronie 33, żeby dopisać jako kolejny. Tak. Nie ma tego, to jednak to zupełnie inne osoby mogą się znaleźć, a na przykład 20 osób kandydujących, gdzie każda dostanie po 5 głosów na przykład, bo no, nie będzie tej bariery zbierania tych 25 podpisów, no i wtedy naprawdę zupełnie przypadkowe osoby się znajdą. Ja przypadkowo, to będzie krajowa lista do rady dzielnicy. Mieszkają po kilka lat, kilkanaście nawet w mieszkaniu wynajmowanym.
Wiadomo, zameldowanie się w mieszkaniu wynajmowanym to jest po prostu fikcja, jak to też może być. Nie da się meldować. Się jeden na 100. Nie, kampanię jako miasto, żeby była sprawa w Krakowie, no to naprawdę kolejną rzecz dla mnie jest to, żebyśmy dali tak samo tym ludziom prawo decydowania o tym, co się dzieje w Krakowie. Tak, zameldujecie, to wtedy będziemy prowadzić gospodarki. To jest cały program, że nie Maćka radny w dzielnicy zostanie człowiek w czasie zbliżania. A co nie przeżyje? Ja płacę. Dobrze, kolejna poprawka to na stronie 8, jeszcze w paragrafie 25, ustęp 2, punkt 6. Bo my do tego składaliśmy już poprawkę. Paragraf jeszcze raz. Bo my zmieniali, w naszym projekcie jest to 200, żeby zamienić na 100. I 25 paragraf. 25 paragraf, ustęp 2, punkt 6. I wtedy według tego, co ja bym chciała, to grupie co najmniej 100 mieszkańców dzielnicy mających prawo wybierania do Rady Dzielnicy w sprawach i przy zastosowaniu trybu, o którym mowa w paragrafie 35 statutu. I żeby jeszcze dopisać, że grupie co najmniej 100 mieszkańców właściwej dzielnicy, żeby jeszcze dopisać słowo właściwej dzielnicy. Tak. A bo może nie, bo każda dzielnica będzie mieć swój status. Bez sensu, to wycofuję. Tak, to tu ma być 100 według naszego projektu. To jest motywowane, że 100 akurat, a nie 150. Były dyskusje, panie Jarku, czy nie 10. Były dyskusje, czy nie 10, ponieważ 10 obywateli, 10 mieszkańców również ma prawo wnioskować i inicjować cokolwiek. Jeżeli może zainicjować na przykład referendum całe miejskie, 10 osób, przepraszam, to znaczy dlaczego wniosek do Rady Dzielnicy miałoby składać aż 100 osób? To też musimy się zastanowić, czy to pójście w taką masówkę, czy jest uzasadnione. Zbieranie to jest tak. Ale już 200. Czyli jedna osoba może mieć bardzo mądry pomysł. Dobra, i Łukasz Zepliński, ponieważ on zgłosił taką poprawkę. Wydaje mi się, że 200 osób to będzie po prostu ten martwy w tym sensie, bo nie sądzę, żeby takie obywatelskie projekt był, żeby panie Jaru, nie wierzę to, żeby 200 osób się zebrało i nagle miał taki sam projekt, tak. A jeśli tak będzie, oczywiście projekt tak do nas przychodzi, nie dałoby to opiniować. Strona 8. Ja wrócę do tego, co przedtem powiedziałem, że uważam, że czasem jedna osoba może mieć doskonały pomysł i szukając 200 podpisów, ta osoba może stracić zapał.
kontynuowania swojego tego dzieła. W związku z tym moglibyśmy zastanowić, proszę? Moglibyśmy zastanowić nad tym, czy 200, że 200 osób to jest za dużo. Ja uważam, że 100 jest za dużo. Ponieważ jakby wiemy, jaka jest grupa. Że jeżeli uważamy, że może być, niech ma poparcie 25, tu Maciek powiedział 25. Uważam, że jest to również dobre, że będziemy zarzuceni, czy ktoś tam będzie zarzucony takimi pomysłami, ale od tego jest rada, żeby na przykład wyraziła opinię, od tego ich są radni wybierani, żeby się nad tym zastanawiali, a nie odrzucali, w ogóle dyskusję, słuchania mieszkańców. Byłem świadkiem, obejrzałem pewien z jednej sesji znanej dzielnicy, innej dzielnicy, gdzie przez 10 minut była dyskusja, jak przewodniczący nie usiłował nie dopuścić do głosu mieszkańca. No dla mnie to było coś, co specjalnie obejrzałem, nie do uwierzenia. Nie, jak istotne. 25. Maciek, mam głos. Ja mam jeszcze taką postrzeżenie, że ktoś się rozmówi tak, ja mam w tej dzielnicy, gdzie faktycznie w niektórych mediach mam 50 mieszkańców, czyli ludzie, więc... Ale trzeba pamiętać, że są dzielnice, są sypialnie, tylko ma 200, czyli dla ludzi ma 200 podpisów, to jest 200 przez 3-4 lata. Tak jest to. Albo tak, bo to jest, że no, nie będziemy... Ogólnie nasza dnia nawet nam pasło 25, to na naszej dzielnicy, patrząc jaki mamy mieszkańców, jaki mamy rejony, ale na przykład na nim się, że na to dosłusza, to mamy te same bloki, to będę po prostu podpisać. To nie jest problem, tylko że nie uchwalamy statut dla każdej dzielnicy, tylko ogólnie. Ale patrząc na mniej więcej, Fenicy jest naszej podobno 30 tysięcy osób, tak? Mniej więcej. Więc te 100 osób to wydaje się mało jest, no jak ktoś ma jakiś bardzo dobry pomysł i chce zarazić innych, no to te 200 może zdobyć. A jak nie, no to może wnioskować zawsze, prawda, do dzielnicy, że do dzielnicy ewentualnie uparła na szerszym forum jakimś, prawda, a nie musi sam zabrać nie podpisów, ale lepiej zrobić się z 200 podpisów w dzielnicy, która rzeczywiście się przyda. To nie jest pani w zależności od tego, że okręt, to zależy od tego, jak rzeczywiście też, to nie może być. Bo jeżeli to dotyczy małego jakiegoś uliczki na przykład, która ma obawy przejście przez tory kolejowe, czy to coś, a nie ma tylu mieszkańców i trudno, no ale no nie, no trudno. Wydaje mi się, że to jest temat, który można by złożyć. No będziemy głosować, bo ja bym przykładał 200 jednak, ale jest dla mnie bardziej. Ja to Ale to i tak będzie ciężkie do przejścia, jak nawet gdyby ktoś moim zdaniem, jak ktoś zgłosi, to też nam będzie nagle ciężko zmienić, prawda? Bo zazwyczaj to chodzi o pieniądze i wiadomo, że i tak mamy na przykład coś planowane, już na przykład zaplanowany budżet, prawda? A tutaj nagle przyjdzie nam ktoś, grupa ludzi, którzy chcą i też nie będziemy mogli na przykład podczas głosowania nagle zmienić. Daje się szansę, a niewiele się realizować. A z drugiej strony też może być, mogą być projekt uchwały takiej intencyjnej, prosić, prawda, żebyśmy wnioskowali do prezydenta miasta Krakowa. No ale oni, ludzie są też tacy, żeby pójdą i będą zbierać te podpisy. Ale nie poprawę tego komitetu. Czy możemy faktycznie zrobić, że na przykład uznaleźć, czy dzielnica ma 5 mieszkańców, wtedy to do 25 mieszkańców jest tyle, że powyżej na przykład to z tym już są. Bo faktycznie nie jest ich tych, że bardzo proszę o to, by się zrozumienia. Taka się jest bardzo mało rodowych mieszkańców, a nie ma nikt nie ciężko jest zebrać 100 podpisów, gdzie więcej się zgłosi. Naprawdę, bo myślę, że to jest okej. Może użyć minimum 100 podpisów na przykład. Jeżeli ktoś bierze 500 w jakiejś innej dzielnicy, to w porządku. Ale 100 powinno być minimum. Minimum 100 podpisów. Jeżeli państwo dostaniemy jakieś petycje, to na każdym podpisie to nie ma co się uszkodzić. Czasami trzeba być pan żony.
zakładali słowo minimum 50. Mam poprawkę do uzasadnienia, taką korektę, żeby zmienić uzasadnienie. W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi w sprawie opinii do projektu nowego statutu dzielnic miasta Krakowa, rad dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa, Rada Dzielnicy II Grzegórzkiej wydaje uchwałę zgodnie z kompetencjami. Żeby dać takie uzasadnienie. Jeszcze jedna. Tak, bo nie zakończyliśmy jeszcze dyskusji, tak? Nie. Nie. Proszę, teraz można. Bo, chodzi mi o punkt pierwszy tego projektu uchwały, gdzie jest propozycja, aby zamiast miejskich obiektów edukacyjnych, i tu są one wymienione, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, wpisuje się placówek oświatowych. Wydaje mi się, że nie, dlatego że proszę Państwa, trzeba zwrócić uwagę, że miejskie obiekty edukacyjne, które Rada może swoją pieczą obejmować, to są gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola, czyli nie ma szkół ponadgimnazjalnych, czyli zastępowanie tego określeniem placówki oświatowej jest nieprecyzyjne z jakichś powodów, prawda, te placówki ponadgimnazjalne w tym zapisie się nie znalazły, czyli albo rozumiemy, że wprowadzamy możliwość finansowania zadań w placówkach ponadgimnazjalnych, czego do tej pory, przypominam, właściwie nie robimy, prawda, priorytetów, na to robimy tutaj o zadaniach powierzonych przez miasto, tego nie ma i w związku z tym ja bym jednak uważała, żeby ten zapis zachować przy założeniu, że zadania nie ulegają zmianie, czyli w ramach zadań powierzonych możemy realizować remonty, czy w jakiś sposób dofinansowywać gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkole. Osobną kategorią są żłobki, więc o nich tutaj nie mówimy. Natomiast tu nie ma szkół ponadgimnazjalnych, czyli liceów, techników, zespołów i tak dalej, prawda? Miejscowe domy kultury również są jednostkami oświatowymi. No ale tu mówimy tylko... Nie, Pani Agnieszko. Ja tutaj patrzę na to. Ponieważ obecnie zmieniają się nazwy i na przykład tworzone są w mieście przeróżne, powiedzmy, zespoły szkół. Również ich tu nie ma. Coraz częściej są to zespoły szkół lub placówki, które mieszczą się w ustawie oświatowej, ale niekoniecznie ich nazwa tu jest, występuje. I są już problemy. Czy zespół szkół na przykład jest szkołą? Nie. Zespół szkół jest zespołem szkół i bardzo często jest niewymieniany w ustawach. W związku z tym placówki oświatowe to jest wtedy zespół szkół, szkoła i uważam, że ten zapis jest właśnie dobry, bo uszczegółowienie nie pozwala w pewien sposób, że pan radny doskonale wie, o co chodzi, bo zajmuje się Komisją Edukacji. Jakie były dyskusje na temat tego, czy dana placówka jest jeszcze szkołą, czy już nie jest szkołą, czy podlega tym prawom, czy tym prawom. Bo jak było z rozwiązywaniem szkół, prawda? Wydawało się, że szkoła jest do rozwiązania, a tu nie, ponieważ można rozwiązać szkołę, czego nie wolno rozwiązać zespołu szkół. To jest bardzo ważne. Placówka oświatowa jest na tyle szerokim określeniem, że jest w porządku. Proszę Państwa, ale z tego właśnie coś się orientuję, to już nie będzie tego podziału na zadania powierzone i priorytetowe. No, to nie ma nie być, ale my. Jeszcze nie wiemy, że będą zadania połączone, tego nie wiemy, tak jest? Nie, dlatego przecież, ale placówki oświatowe, ja tylko dotyczy nomenklatury. No nie, ale to jest ciąg dalszy, dotyczy tylko związane, prawda? Że jeśli zadania mają być połączone, to zgoda. Natomiast jeśli mają być w dalszym ciągu powierzone i priorytetowe osobno, to wtedy nie.
Ale placówki oświatowe są szerszym określeniem. No to my decydujemy tak czy tak, no jak te pieniądze są dzielone. No właśnie, ale proszę zwrócić uwagę na to, czego w tym pojęciu nie ma. No nie masz ukłona gimnazjalnego. Jaki jest poziom? Jeszcze raz. Nie, ja nie mówię, żeby zmieniać. Mogą Państwo sobie zobaczyć na stronie 19, w paragrafie od 64 się właśnie zaczyna to, jak będą podzielone środki dzielnicy według algorytmu. Czyli nie będzie jakiegoś bezpośredniego podziału na powierzone i priorytetowe, czyli myślę, że w takim razie będzie mogło zostać Pani Agnieszko do placówek oświatowych. No właśnie, dlatego ja pytam, czy nie trzeba... To możemy dopisać. ...osiem i placówek wychowawczych, prawda? To żłoby to jest... Możemy zmodyfikować. Ale placówka jest to placówka zdrowia i nie opiekuńczo wychowawcza. Ale żłobek to nie jest. Nie. Nie, to jak to napisać, że... W tym momencie, jeżeli są pod tym, albo trafię, że żłobki powinny być dopisane w nazwy. Żłobków i placówek oświatowych. Wpisuje się żłobków, tak? Pani mówiła, że jeszcze jeszcze Pani nie słyszy. Oświatowych. Wtedy, jeśli to obejmiemy wszystko, to będzie szerokie myślenie. Tak, czyli żeby to zmienić, że zamiast placówek oświatowych to żłobków i placówek oświatowych. No i tak jest tam, to projekt cały zrobiony. Każda dziewczyna wnosi swoje, ja to czy oni naprawdę za... Coś tego pewnie wyciągną, nie? To są, nie wiem, Pani Agnieszko, ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości? No, nie jestem przekonana do tego zapisu, ale... Jeszcze mam taką wątpliwość, bo tutaj na tej stronie drugiej mamy miejskich obiektów edukacyjnych, załóżmy, że bez tych gimnazjów, bo to jest szersze faktycznie, czy oświatowe, a później w punkcie F mamy znowu edukację. To czego będzie to dotyczyć, ten punkt F? Bo tu miejskich obiektów, czyli różnego rodzaju szkół i tak dalej. A edukacji prywatnej nie możemy dawać. Ja to rozumiem w ten sposób, że tutaj jakby obiektów, samych obiektów, a tu edukacji na przykład nie będzie finansowania jakichś turniej, nie zajęcia. Ja to w ten sposób rozumiem obiektów. Które mąty, a tutaj wszystko pozostałe. A tu projekt. Dobrze, to no tak, ja proponuję, a proszę bardzo. Że wszyscy w zasadzie w dzielnicach znają to, wiedzą, tak jakby to było już wszystko obgadane i tylko teraz jest jakby formalność te 4 tygodnie, ale te 4 tygodnie, bo tak sądząc po tym, jak Państwo to mówicie, to nie wygląda na to, że Państwo już to przerabiali wszystko, prawda? I, a Dominik tak twierdził, że jak wszyscy już znali i to, że to nie będzie ten czas 4 tygodnie, co został na to, to ja uważam, że to jest kuriozalnie mało. I jeżeli on dopiero, bo sam siedział 2 lata na tym, bez przerwy, to ja już nie wiedziałem, czy to jest 144 jego poprawka, czy któraś z rzędu, ale nie wiem, czy właśnie pytanie jest, do mnie tutaj był, czy rozmawiał, czy konsultował, czy nie, bo z tego wynika, że to nie było tak, że wszyscy są w Radzie, i teraz tylko jest 5. Panie Kamil,
Ja chciałem do pana radnego, to nie jest 4 tygodnie, tylko my dostaliśmy pismo i tak naprawdę mamy 14 dni tej konsultacji. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no jest to nie do końca skonsultowane, bo tak jak żeśmy proponowali do pisy, między innymi tego słowa właściwej. W jednym punkcie jest właściwa, w drugiej nie ma tego słowa. No i tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest naszej dzielnicy, czy nie naszej dzielnicy. A, no wynika tam oczywiście z logiki, że to jest dla naszej dzielnicy. Statut, ale w niektórych punktach albo ustępach jest dopis tej właściwej albo danej dzielnicy, a w niektórych tego nie ma, także jest po prostu taki taki. Dobrze, ja proponuję teraz. Ja to poruszę, jak ja proponuję najpierw głosować nad poprawką pana Jarosławia i pana Mieczysława. Aha, dobrze, dobrze. Ja chciałem zapytać o ten punkt trzeci dotyczący projektu zarządu. Kto miał na celu dopisanie tego wyrazu zarządu? Osoba, która była podatna do zarządu. Czy odwołania z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji dokonuje rada na wniosek komisji lub zarządu? Żeby zarząd też mógł jakby co wnioskować o odwołanie z funkcji przewodniczącego komisji bądź wiceprzewodniczącego. Tak jak zarząd też... Wnioskować. Tak jak zarząd i komisje mogą przygotowywać projekty uchwały w różnych kwestiach, no to w takiej tak samo. Ale mogę? Proszę. Kolejna dyskusja, proszę państwa, dyskutujemy w tej chwili tak, jakbyśmy byli powiedzmy w pewnym miejscu. Jesteśmy tutaj, rzeczywiście stwierdzimy, a może znowu coś zarząd kombinuje. Nie, przyjdą trzy wybory, będzie nowy zarząd, ale uważamy, że zarząd ma prawo wnioskować. Jeśli się okazuje, że zarządowi się bardzo źle pracuje z przewodniczącym lub przewodniczący nie wykonuje swojego obowiązku w sposób właściwy, to ma prawo wnioskować. Jeśli rada tego nie przyjmie, to nie przyjmie. Nie odwołuje go zarząd, tylko wnioskuje. I prawo zarządu powinno być takie. Jaki ten zarząd nie... Kto ma takie prawo zarząd? Kto? Zarządowy. A ja pytam. No wnioskować. Ale ty kto? Komisja. Członkowie komisji po prostu. Nie na, tylko zarządowy. I tak głosuje rada. Jeżeli członkowie komisji nie chcą odwoływać, nie składają wniosku, czyli komisji wszystko jest w porządku, dlaczego zarząd po prostu tak kieruje? No to działalność komisji może być niezgodna z tym. Nie, to może na przykład być tak proponowanie radnych komisji ze swojej działalności, że po prostu zaczyna to już być że wszystkim się im podoba, jak sobie chcą fajnie, ale jednak jeżeli się okazuje o ogólną pracę komisji, to jest żadna. Czyli ktoś się tym kieruje. I zarząd ma prawo. No to zastanówmy się, że zawsze jest premier, prawda? Premier wnioskuje, właśnie premier to odwołuje wszystkich. Ale to jest tylko wniosek. Jeżeli się okazuje, że wniosek zarządu nie zostanie przyjęty, no to trudno. Ale może to będzie ostrzeżenie, dlatego że to się może dzieje. Nie w ten sposób, tylko dopiszmy, że na tak jak jest przy odwołaniu zarządu, że na wniosek co najmniej jednego trzeciego i jeden trzeciej składu rady. A dlaczego rada miałaby wnioskować, cała rada w sprawie komisji, jeżeli rada może być niezorientowana? Widać, czy komisja pracuje, czy nie. Nie, ja to tak rozumiem, bo to są różne przypadki. Może na przykład komuś w komisji być głupio, na przykład poruszyć ten temat na komisji, prawda? Na przykład pani Małgosia prowadzi komisję ochrony środowiska i chciałabym złożyć wniosek na przykład jestem członkiem o odwołanie pani z tej funkcji przewodniczącej. No to też w takich sytuacjach jest trochę głupio, prawda? Może
wtedy można się zwrócić do zarządu i wtedy zarząd ewentualnie rozpatruje to i przygotowuje, prawda? No ale zarząd też jak może przygotowywać inne projekty uchwały, no to dlaczego takiego miał? To tak przecież rada decyduje. Ale to zrobić to się każdy może tutaj. Czyli uzna na przykład, że uzna, że dana osoba zaczęła pracować źle. Że jakby nie realizuje polityki rady. Bo jest coś takiego, że Rada Dzielnicy jednak realizuje jako wspólną politykę. Jeśli się okazuje, że przewodniczący komisji jest ponad tym i nie da się w ogóle z nim rozmawiać, to proszę Państwa, no do czego dojdziemy? Do niczego. Taki wniosek? Tak, ale do głosowania trzeba, do głosowania trzeba doprowadzić. Jeżeli nie ma możliwości wnioskować zarząd, ten czy następny, czy dziesiąty, to w tym momencie komisja jest nieruszalna. Komisja jest zupełnie niezależną częścią tej rady. Tak nie może być. Ale ja mówię, że jeśli mamy takiego niewygodnego przewodniczącego, który tak jak pan mówi, robi co chce, to on ma komisję. Teraz tak, jeśli on proponuje jakieś działanie, to przegłosowuje jego komisję. Ona może my po prostu troszkę nie za bardzo starali się tak zrobić z tego. No, ja pojmuję, że Rada Dzielnicy jest naprawdę tym łącznikiem, głosem społecznym. Nie przekładajmy tego gdzieś tam dokładnie na jakieś takie polityczne wyżyny. Nie, my jesteśmy tutaj tym ciałem, które ma najbliższy kontakt z mieszkańcami. Tak ja uważam. Ja bym to zostawiła tak. Czy są jeszcze jakieś poprawki? Bo jeżeli to ja tak proponuję, żebyśmy przegłosowali poprawkę pana Jarosława i pana Mieczysława. Poproponuję wykreślenie punktu 5 w paragrafie 1 i zastąpienie go zapisem. Członek Rady występując indywidualnie do instytucji, jednostek miejskich i innych podmiotów zewnętrznych powinien poinformować o tym zarząd dzielnicy. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bo ja to tamte wcześniejsze, co czytałam, to miałam jako jedną poprawkę. Może jeżeli będą jakieś kontrowersje, no to najpierw przeczytam, może te wszystkie, powtórzę te poprawki, które czytałam i te, które będą najwyżej sporne, no to będziemy osobno głosować, a to co wyjdzie, znaczy tak, że jednogłośnie, no to razem zagłosujemy. Najpierw w paragrafie 3 punkt 1 wykreśla się słowo najpilniejszych. To co było pani Malczewska o tych potrzebach społeczności lokalnej. Wykreśla się najpilniejszych. To chyba jednoznacznie sądzimy, że powinniśmy wykreślić. W paragrafie 10 dopisuje się punkt 9 o treści program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa, Bezpieczny Kraków. To, co pani Marczewska zaproponowała, żeby do zadań rady że do zadań rady należy w szczególności, jest 8 punktów i dopisuje się 9. Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa, Bezpieczny Kraków. A może pani Agnieszka tutaj ma coś do powiedzenia, bo czy pani sądzi, że to miałoby sens, żeby to dopisać? Nie jestem pewna. Przecież ten zespół jest powoływany przez zarządzenie prezydenta, prawda? Więc i on może być powołany, nie musi. No my możemy sobie życzyć, możemy to zrobić. Natomiast ja nie wiem, ja nie ukrywam, nie jestem ja raczej, to powinno się znaleźć w projekcie statutu.
Wydaje mi się, że... To wskazanie rady, prawda? No więc właśnie. A tak jak wiemy, no zawsze zarządzeniem prezydenta powoływany jest taki program i później ślad za tym rady albo to robią, albo nie, bo nie to bywa. Natomiast my niejako a priori zakładamy, że ten prezydent to zrobi, powoła, bo wręcz, no nie wiem, prawdę powiedziawszy, chyba nie. Tutaj też się pojawia tak, czy ten zespół jest, reprezentuje Radę Dzielnicy, bo się spotkałem z tym, że jeden z członków zespołu na przykład przedstawiał się jako przedstawiciel Rady Dzielnicy. Na to zwróciłem uwagę, że nie do końca jest przedstawicielem Rady Dzielnicy, bo nie jest radny, ale że jest zespołu bezpiecznych znaków, to czy on jest częścią Rady Dzielnicy, czy nie? I według mnie nie. W związku z tym, no jak podejmiemy decyzję, to później będzie to albo... No ja wykreślam. No czy jest pani Agnieszko człowiek, który jest przedstawicielem bezpiecznych znaków, jest przedstawicielem Rady Dzielnicy? No, czy może się tak powoływać, przedstawiać? Ja nie wiem, o jakiej sytuacji pan mówi. No nie, no takie, że ktoś, kto nie jest radny dzielnicy, ale jest członkiem, przedstawiał się publicznie, który działa przy Radzie Dzielnicy. I wtedy to byłoby oczywiście, natomiast nie znam sprawy, nie znam kontekstu. No nie, kontekst jest taki, że po prostu ktoś, kto nie jest radny, mówi, że jest z Rady Dzielnicy, tak? Tego sformułowania używa. W związku z tym według mnie nie jest. Ja wykreślam, bo tego, to pani wycofujemy ten punkt. Teraz w paragrafie 11 ustęp 1 zmienia się w treści 2 tygodni na 4 tygodnie. To było... Najpóźniej. Najpóźniej. Opinie wydawane są w formie uchwał Rady najpóźniej w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku. To się zgadzamy. Czy zgodnie wzięliśmy pod uwagę takiej sytuacji, jak mamy z Wisiela? To może nie pod... Jeśli mamy sesję na początku lipca i końca sierpnia, to może tego wniosek... Tak, ale to wtedy... Też albo pismem to poprosimy. Prosi się zazwyczaj pismem, albo też zarząd może być upoważniony. Ale lepiej niż 4 dni. Ja może prosić się 4 dni. No właśnie. Może napiszemy w terminie 30 dni chyba tak będzie najlepiej. Jak zamiast 4 tygodni napisać 30 dni. 30 dni. W paragrafie 32 na stronie 10 dopisuje się po ustępie 4 kolejny ustęp, który wskaże metodę złożenia autopoprawki podczas sesji bez konieczności zwoływania zarządu lub komisji będących wnioskodawcą projektu uchwały. To też jest tak, że wszyscy zgodni. W paragrafie 85 na stronie 27 paragraf 85 otrzymuje brzmienie: prawo wybieralności, bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady dzielnicy i zameldowanej na pobyt stały na obszarze dzielnicy. Jesteśmy tutaj zgodni, czy nie wszyscy? Wprowadzamy i tak będziemy głosować. To na razie daję znak zapytania i zastanów się za tym, czy będziemy nad tym głosować osobno. No to mówiłam, że się zgadza, że to jeżeli będzie więcej, to zobaczmy. W paragrafie 112 no, na stronie 33 dopisuje się ustęp 10 o treści. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Dobrze. Właśnie tam mówią zamieszkały, czy zameldowany? Nie, bo mówię, że zamieszkały. Aha, to ma być
zameldowanym. Na pobyt stały. Zameldowany na pobyt stały. Tam jak wyborczym, tak jak... Wyobraźmy sobie rejonie, na przykład akurat w moim okręgu jest taka sytuacja, że mieszka bardzo dużo ludzi, którzy tam nie są zameldowani. Tak. No, ale ja chciałam powiedzieć, że oni właśnie, ja zgodzę się, jeśli chodzi o prawo biegu. Dobrze, to jest tak, ale czy oni nie powinni mieć prawa wybrać osoby, która jest w tym rejonie? Tak naprawdę w moim okręgu mieszkają albo starsze osoby, albo studenci, którzy tam już szkują. A właściwie albo będzie... W ten sposób można by było pompować dzielnicę. Pompować dzielnicę, to właśnie. Mieszka na potrzeby mieszka. Tak, pani Małgosiu, to ja bym wtedy mogła zebrać podpisy od koleżanek dwóch. One by się podpisały za mamę, tatę, mimo że mieszkają na przykład w Kucie. A przecież ja tutaj mieszkam, nie muszę mieć przecież żadnych dokumentów. No, to jest ciężkie. Ale przecież... Proszę Państwa, dopóki nam dowodzi osobisty jest coś takiego jak adres zamieszkania stałego, to nie powinniśmy tego zajmować. 112. Tak, pani Elżbieta. Bo na trzecie pytanie odpowiada pan. Tak, przepraszam. Będziemy mieć podpis. No tak, ale nie, ale można prawo poprzeć. Ja chciałam powiedzieć, że jest taki paragraf 84, który mówi, kto ma trzecie prawo wyborcze. Nie możemy tego rozszerzać. Znaczy jakoś zawężać. My chcemy, czyli radny, który chce kandydować, zbiera podpisy osób, które mają prawo do głosowania. A do głosowania mają prawo każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady. Czyli jest tu zapisane w porządku. Czyli zameldunek, tak? Stale zamieszkuje, tam będzie jeszcze zasoby, nie koniecznie na to stałe zamieszkanie. Ale udokumentowane. Jak udokumentowane? Stale zamieszkuje. Przechodzenia z miasta do miasta się wyborców. Jak zweryfikować stałe zamieszkanie? No to trzeba się zapytać w taki inaczej, albo zaproponować inną treść, paragraf 84. Stałe zameldowanie. No. No tu już jest stałe zameldowanie, używać słowa zameldowanie, dopóki ono jest. No, ale tu jest w paragrafie stałe zamieszkanie. To jest nie do zweryfikowania kompletu. Zamieszkuje, bo dostał się co 85. Jak nawet to jak to stary zamieszkuje, to jest zameldowane, a ma prawo wybierać. Pan mnie przysłał. Ja jeszcze raz, proszę Państwa, jest paragraf 84 i 85. Uściślimy to i przyjmy słowa zameldowany. Bo naprawdę ja wyciągnąłem dla tego dowód osobisty, żeby powiedzieć, dopóki jest to wpisane w dowodach osobistych, czy jest taki dokument, to znaczy, że ta osoba może brać nieczynne i bierne prawo wyborcze. W przypadku może być bezdomny, który zamieszkuje na terenie dworca, czyli dzielnicy drugiej czy ulicy Poznańskiej od 15 lat. No i pani Małgosiu, no i co? Czy to jest pani wyborca, czy nie jest pani wyborca? Ale w dowodzie nie ma posadzka. Ale panowa? Dobrze. Ale zamieszkuje. Ale tak jest. Ale on zamieszkuje. Ale on zamieszkuje. To jest pytanie retoryczne. Pan Jarosław. Ja cię uwagę powiedzieć, jak jest teraz. Mam tutaj status ten, który obowiązuje teraz. Ordynacja wyborcza. Ordynacja wyborcza, tak. No tutaj po prostu jest napisane, że to bierne prawo wyborcze mają osoby... Paragraf 38. Paragraf 38. A 38 to już jest trudny. Że zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu. To tak samo. Tak. Czyli to zamieszkanie tutaj, to zwrot oznacza,
trzeba je być zameldowane. Bo tak było do tej pory. Te osoby, które podpisują tą listę, muszą być zameldowane, bo inaczej nie będą. Weryfikacja ich wpisu. Teraz tylko muszę uwagać. I poza tym po prostu adres zamieszkania i słowo zamieszkały oznacza tutaj ten status, że zameldowanie to samo, bo rejestr wyborczy, te listy się tworzy. Na podstawie meldunku niczego innego. Tak samo jest w paragrafie pierwszym, że prawo wybierania ma osoba, która kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania badania. Stale zamieszkuje też oznacza osoby, które na stałe zameldowane. Także tutaj nie musimy niczego po prostu nazwać. Ale może jak może to było i tak dalej, że nie ma powinna. Czyli tak, ale to co, w tym paragrafie, paragrafie 112 dopisuje się ustęp 10 o treści. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zameldowanych czy zamieszkałych. Trzymajmy się jednej. No należy używać tego, co ja. Co mówię, prawda? Stale zamieszkującym w danym okręgu wyborczym. Szkały. To tak. No. No to to. Stale zamieszkały. I w tym 85 paragrafie prawo wybieralności, bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady dzielnicy i zameldowanej na pobyt stały na obszarze dzielnicy, czy zmieniamy to? Tak, to jest tak samo. I skoro ma dzielnicy prawo wybierania, to znaczy, że zamieszkuje. Dlatego już tego nie ma, prawda? Jeden paragraf ma wniosek. Ma wniosek, który chciałbym zgłosić, aby sprawdzić, co to znaczy według Rady Miasta, według projektodawcy uchwały. Co oznacza? Co stale zamieszkuje? Co to oznacza? Jak jest tego definicja? Ogłoszenie, określenie definicji stale zamieszkuje. To dotychczas było, że jest takie wyjaśnienie. Nie, to znaczy, że stale zamieszkuje. Ja na tym byłem zamieszkuje. Zameldowany, ja bym na to zameldowany, bo to jest jak to określenie zmienia na tego miejsca. Jest to wyjaśnione, proszę Państwa, w internecie. Teraz do wyboru. Proszę bardzo. Ja bym to co Pan Krzysztof Pan Mieszkowy chce znaleźć po prostu. Nie, ale człowiek nie się powoła na ja wiosnę na dzisiaj, nie wszyscy się znają i wiadomo. Nie wiem, nie się mieszka. To jest tutaj. Pan mieszkanie to jest wszystko pisze, jak ma być uznane, która zamieszkuje w danej miejscowości. A to jest to wyjaśnienie. Ja ci mówię, no w internecie. No, tak, tak, to wszystko. No bardzo proszę. Ja nie pozostałem. To raczej dotyczy w internecie. Odniesienie do kołem. W związku z tym, no nie przypuszczam, żeby to można było przełożyć w taki prosty sposób. Na dzień ja wiem, się ten na się mieszka, no to jak robimy? Dla naszego spokoju zgłaszamy zameldowanej? Ja bo zameldowany. Żeby być zameldowany, żeby nie użyli i... Wyborców, to będzie tak, w paragrafie 112, 25 wyborców zameldowanych. Zameldowani na pobyt stały i czasowy, czyli trzeba było... Na pobyt stały. Na przykład zameldowany na pobyt stały, żeby to już była pełna informacja. O kogo nam chodzi? Zameldowany na pobyt stały. Podobno, że to pisze, że on tam mieszka i ma zamiar do biura czyli w paragrafie 112 dopisuje się ustęp 10 o treści. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zameldowanych na pobyt stałym w danym okręgu wyborczym. Paragraf 85 otrzymuje brzmienie prawo wybieralności. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo do wybierania do rady dzielnicy i zameldowanej na pobyt stały na obszarze dzielnicy.
I wtedy musimy w paragrafie 84 zmienia się słowo stale zamieszkuje na zameldowany na pobyt stały. Na pobyt stały. I no, mi to ja dobrze. I gdzieś jeszcze mieliśmy to. Ale to też tak, pytam, czy jeszcze mamy gdzieś zmieniać. Dobrze, no to są te poprawki i jeszcze wyczytując dalszy ciąg poprawek, czy jesteśmy zgodni, to w tym paragrafie trzecim. Nie w paragrafie, tak? W paragrafie trzecim punkt pierwszy litera A, to co było w projekcie uchwały, to co pani Agnieszka zasugerowała, wpisuje się żłobków i placówek oświatowych zamiast miejskich obiektów edukacyjnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, wpisuje się żłobków i placówek oświatowych. I jeszcze jedno, zmiana uzasadnienia. Miejskich, żeby było prywatne, żebyśmy wyłączyli prywatne. Miejskich żłobków i placówek oświatowych. Pisze miejskich obiektów. Miejskich placówek oświatowych i żłobków. Miejskich placówek oświatowych i żłobków. Tak, miejskich placówek oświatowych i żłobków. No. To są te poprawki, czyli Michał, to nie głosujemy tamtego osobno. Dobrze, bo jeszcze przypominam, że jeszcze uzasadnienie się też zmienia. A co z tym odwołaniem przewodniczącego, bo to budzi kontrowersje. Ja na przykład komisji, żeby jeszcze poszerzyć o zarząd. Pani o tym nie mówiła. Nie, bo to nie jest w tej poprawce mojej, bo to jest to, że w projekcie uchwały tam to. To co z tym zrobimy? Osoby poprawcie. To już osobno. No. Bo ja chcę się zapytać, żeby to było, no to ewentualnie poprawkę trzeba osobno. Ale to mamy głosować, tak? Nie, na razie tylko głosujemy nad poprawkami. Nie, ale chodzi o ten punkt, bo dla mnie on jest kontrowersyjny. Ale on powołania punkty tego, tak, czyli poszerzyć poprawkę. Dobrze, to najpierw głosujemy nad tymi poprawkami, które ja czytałam do tego projektu uchwały, żeby dodać ten. Kto z Państwa jest za tymi poprawkami, które przed chwileczką omawialiśmy, już omawiamy tutaj. Tak, za poprawkami. Trzynaście za. Kto jest przeciw? Jeden. Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. To te już dwa razy dwie poprawki głosowaliśmy. Pana Jarosława i Mieczysława i tą, którą ja zgłosiłam. To teraz jeszcze czekamy na jedną. Szesnaście. Tak, Krawu może. Aha, bo tam Golub. Krawu, pani. To koniec, ale na pewno. Tak, to się zgadza. Krawu, pani, pan ma 4. Nie,
wieku. Tam gdzieś są jakieś dwa budynki wspólnoty. Takie obudowane. Co? Kół gdzieś niedaleko. No, wiem, tutaj jest przy... Tam podobno jest jakiś chodnik, który już podobno trzecią kadencję spada. I ona mnie prosiła, żebym ja ciebie zapytała, co jest tu podatne. Czy tam są jakieś takie dwa budynki wspólnoty domów? Czy oni tam... Czy oni tam... Pani Magdo, idziemy teraz głosować. Teraz czytam poprawkę pana Jarosława. Wykreśla się punkt trzeci w paragrafie pierwszym do projektu uchwały, czyli... czyli w paragrafie 38 nowego projektu statutu, ustęp 7, tak? Żeby nie dopisać wyrazów lub zarządu. Chodzi tutaj o odwołanie z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji, że dokonuje rada na wniosek komisji, a my mamy zaproponowane jeszcze na wniosek komisji lub zarządu. Kto z Państwa jest za tą poprawką pana Jarosława? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał? Nie. Pani Ala? Proszę Państwa, najpierw jest 8 głosów, tak? I drugie pytanie było, ile jest przeciwko? Potrzymajmy te ręce, bo to nie jest tak. Jest ciężko liczyć. To musi być raz podniesiona ręka i pieniądze. No nie, w tym momencie przeliczyłem 4, pokazało się, że pani Alicja podobno od tej strony. Ja liczę od tej strony. Proszę Państwa, naprawdę. Czasem może być tak, przepraszam, ja teraz powiem. Czasem może być tak, że ktoś, kto na początku się zagubił, ja przeliczyłem głosy, doszedłem do to i stwierdzam, kiedy ta ręka jest podniesiona. Czy powtarzasz głosowanie, czy uznać, że nie głosować? Dobrze, dla świętego spokoju. Jeszcze raz, czy wszyscy w ogóle wiedzą, o który punkt chodzi? To powtarzam po raz ostatni. Chodzi o ten punkt, gdzie kto może odwołać przewodniczącego, wnioskować o odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji. Było w nowym statucie zapisane, że może wnioskować komisja, a my jako zarząd zaproponowaliśmy lub zarząd. Takie stwierdzenie. A pan Jarosław w swojej poprawce nie chce tego punktu, żeby to wykreślić, żeby tylko mogła komisja wnioskować. I jeszcze raz, kto jest za? Ręka i 7, 8. Czyli się nic nie zmieni. Nic się nie zmieni. No, teraz. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? No i co się, o co? Nie, o to chodziło, że wrócić co nie wiąże. Nie ma Nie przeszło. Nie, to nie, pani Alicja, pani się powinna wypowiedzieć, ale to nie o to chodzi. Proszę Państwa, jeżeli podnoszą się ręce, kiedy ja obliczyłem, jak ja mam, czy mam ten głos traktować za, przeciw, czy to w ogóle nie było? No bo to jest pewnie niepoważne. No, proszę wypowiedzieć się ponownie. Dlatego... W sensie tym, że nie podniesie w ogóle ręce. Dlatego o to chodzi, później muszę też się wolno podniesie. Dobrze, nie ważne. Jest 8, no. Nie przeszło. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś poprawki? Bo jeżeli nie, to głosujemy już nad projektem po poprawkach, tych dwóch, co były.
Nie ma. No to głosujemy nad projektem uchwały po poprawkach. Kto z Państwa jest za? Już cały projekt. Nad całością. Już po wszystkim. Tak. Tak. Dobra, głosujemy, bo już półtorej godziny też siedzimy. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A kto jest przeciw? Cztery przeciw. Kto się wstrzymał? Trzy się wstrzymały. Dziewięć. Dziękuję. Oświadczenia i komunikaty. Czy mają Państwo jakieś wnioski? Nie ma. W takim razie zamykam 40. sesję Rady Dzielnicy II Przegórzki. Dziękuję. Ja do Ciebie zadzwonię. Grać nie paćkami, bo wiedziałam, że Ty znasz sprawę i żebym ja się trochę skonsultowała. Ale ja nie wiem, czy to z Kornickiego muszę to sprawdzać. No. A to nie, to chodzi o Aleję Pokoju. Nie, nie, nie. Tu gdzieś między Grzegorzeńską, a takie dwa jakieś puchatki ona mówi. Dwa puchatki. Oni to nazywają kucharzem. Ten wodnik to już trzecią kadencję. Trzecią kadencję. Ale wiesz, że jedna kadencja będzie na tyle potem wąta, że jest Tak, to jest